zapraszamy na nasze doroczne Europejskie Forum Gospodarcze. Wydarzenie w skali Polski ważne. Wydarzenie zauważane również w Europie. Mamy gości europejskich, a w tym roku będziemy mieli właściwie gości z całego świata. Przyjeżdża liczna delegacja chińska, by przyglądać się gospodarce w Łódzkim, logistyce w Łódzkim i możliwości kooperacji i współpracy. Chcemy wspierać małe, średnie, mikroprzedsiębiorstwa. Chcemy ułatwiać ich kooperację z dużymi firmami, z gigantami, spotkania B2B, panele dyskusyjne, wystawa prezentująca produkty niektórych firm. Hotel Andels 15 i 16 będzie wypełniony, gwarny, na pewno dobra atmosfera, na pewno wiele możliwości. Startowaliśmy 11 lat temu z 7 panelami, 400 uczestników, w tamtym roku 27 paneli, ponad 3000 uczestników. Cały czas rośniemy jak ten 11-latek w bardzo dobrym tempie. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, bardzo wielu ekspertów, praktyków biznesu, praktyków odpowiednich i ekspertów odpowiednich branż. Praktycznie przegląd jest od branży spożywczej, farmaceutycznej, budowlanej, chemicznej, po logistyczną, informatyczną. Jest także panel poświęcony kobietom w biznesie, kobietom aktywnym. Podstawą Europejskiego Forum Gospodarczego jest wymiana myśli między światem biznesu, światem nauki i władzami samorządowymi. Na podobnym założeniu opiera się Łódzki Salon Gospodarczy, który na forum ma przyjemność zaprosić wspólnie z HRP Group na panel poświęcony rynkowi pracy. Jakże ważna i jakże aktualna tematyka. Zastanowimy się nad tym, czy problemy rynku pracy obecne stanowią barierę dalszego rozwoju, czy też może wprost przeciwnie, jest to impuls do rozwoju, tylko opartego o nieco inne założenia, na przykład o sztuczną inteligencję. Ja myślę, że nasza obecność tutaj jest oczywiście nieprzypadkowa. Nasza, mam na myśli logistyków. Ja reprezentuję nie tylko spółkę Rabel Logistic Polska, ale także klaster Logistics, klaster, który przedsiębiorcy zawiązali w regionie łódzkim, bo no nie jest chyba tajemnicą, że jest to region szczególnie ważny, jeśli chodzi o logistyczną mapę naszego kraju, ale także Europy. My jako spółka europejska widzimy bardzo duży potencjał w regionie, rozwijamy się tutaj od wielu lat, jesteśmy po raz trzeci obecni na Europejskim Forum Gospodarczym i także ze swojej strony pragnę zaprosić na panel, który się w pierwszym dniu forum o godzinie 17:30 odbędzie. Będzie to szczególna okazja, żeby połączyć z jednej strony operatorów logistycznych z przedsiębiorcami.